ludziska. Właśnie natknąłem się na taki artykuł, gdzie naukowcy z Imperial College London przeanalizowali 27 tysięcy operacji w ciągu 30 dni, czyli w ciągu miesiąca. Po analizie wszystkich tych operacji okazało się, że osoby operowane w poniedziałek mają 44% szans więcej przeżycia niż osoby operowane w piątek. Z pacjentów, którzy byli operowani w poniedziałek, średnio 5,5 tysiąca zmarło. We wtorek 6200, w środę 6700, w czwartek 7000, a w piątek około 8,2 tysiąca osób, co po przeliczeniu jest 44% zyskiem, jeżeli chodzi o początek tygodnia. A jeżeli w ogóle jesteście zapisani na weekendową jakąkolwiek operację, to te procenty w ogóle jeszcze wzrastają. Jeżeli chodzi o procentowy wzrost liczby zgonów, to dochodzi do 50%, ponieważ w weekend są osoby, można powiedzieć, mniej kompetentne. No i jak wiadomo, w weekend nikomu się nigdy nie chce pracować, ponieważ to jest weekend. Czas na odpoczynek, prawda? Tak samo lekarze mają do niego jego możliwość, tak samo jak inne osoby, prawda? Załączony został do tego artykułu jeszcze wypowiedź pana Antonego Narula, członka Królewskiej Akademii Chirurgicznej w Anglii, który wypowiada się następująco. To bardzo ważne badanie, które przyczynia się do debaty w sprawie poprawienia wyników, jeżeli chodzi o liczbę osób przeżywających operacje. Członek Królewskiej Akademii Chirurgów. Tak, duże różnice w liczbie zgonów po operacjach planowych w zależności od dnia tygodnia są absolutnie niedopuszczalne, ocenia. No bo skoro z poniedziałku do piątku systematycznie wzrasta liczba zgonów do 44%, no to sorry was bardzo. To samo przyznaje pan Bruce Keck. Dyrektor medyczny brytyjskiego systemu służby zdrowia NHS, w którym przypomina, żeby dostarczyć jak największą, jak najwyżej ocenianą obsługę pacjenta, nieważne czy to jest poniedziałek, piątek czy niedziela, ponieważ to jest ich powołanie. Są lekarzami, którzy powinni opiekować się każdym z możliwych pacjentów, nieważne jakiej choroby, nieważne jakiej operacji. Zadeklarowali się po studiach, więc powinni taką rzecz odprawiać. To nie jest jego cytat, interpretuję to, co powiedział, a zdania są dosyć długie, więc nie będę wszystkiego czytał. Po tej wypowiedzi pan Bruce Kirk obiecał, że wyniki jesienne będą o wiele lepsze od wyników letnich, które, jak sam podkreślił, bardzo go zaniepokoiły. Tak więc pamiętajcie, jeżeli chcecie iść na jakąkolwiek operację, najlepiej w poniedziałek i jak najwcześniej w tygodniu. See ya wam!